Najpierw temat, chłodzenie dysku SSD w złączu M2. Pokażę tutaj przykłady chłodzeń, które można spotkać najczęściej. Na przykład taka blaszka jest dołączona do takiego dysku, więc ten dysk akurat w wersji Slim, która umożliwia montaż w jakiejś konsoli, ten dysk ma dołączoną taką blaszkę, która rozprasza ciepło i tak, działa to na tej zasadzie, że mniejsza powierzchnia układów scalonych jest rozszerzona na większą powierzchnię tej blaszki, plus tam ewentualnie jakaś minimalna pojemność cieplna tej blaszki, ale oczywiście tutaj ta gąbka, która będzie służyła za przenośnik ciepła, no, stanowi też jakiś opornik ciepła oraz mamy takie założenie, że musimy jednak mieć dosyć duży przewiew w tym miejscu. I tu zaczynają się problemy. Innym rozwinięciem takiej cienkiej blaszki jest taki radiator. Tutaj fajnie jeszcze obejmuje z dwóch stron, bo z jednej strony jest po prostu blaszka, z drugiej strony jest radiator, więc dużo zależy od budowy dysku, czy układy scalone są z dwóch stron, czy tylko z jednej. Więc w tym momencie tam, gdzie jest radiator, to te układy będą miały lepsze warunki pracy. Miejmy nadzieję, że tam będzie na przykład kontroler, który się dosyć dobrze grzeje. No i w ogóle, czy to jest potrzebne? Tak, jest potrzebne i to bardzo, ponieważ te dyski po prostu się nagrzewają. Tutaj mamy rozwinięcie już w ogóle ekstremalne. To fantastycznie wygląda, fajnie. Mamy ciepło wody, mamy radiator. Właściwie radiatory mamy dwa, plus ciepło wody, plus jeszcze wentylator. I tutaj mój taki tips, jak to użyć. Jeżeli na przykład zależy nam na jakimś cichym użyciu, bądź nie mamy już gdzie podłączyć kolejnego wentylatora, to przy takiej powierzchni radiatorów i ciepłowodach możemy wentylatora po prostu nie podłączyć. Aczkolwiek, jeżeli ktoś już kupuje taki radiator, to zapewne ma albo bardzo wydajny, duży dysk, który wygeneruje więcej ciepła niż dysk mniej wydajny, który ma mniejsze taktowania, ma mniej układów, mniej tranzystorów na sobie, bądź tam kondensatorów i tak dalej, wszystkiego, co powoduje przepływ prądu, a przepływ prądu powoduje straty, a te straty idą w ciepło, czyli zamieniają się w ciepło. Oczywiście do wszelkiego montażu potrzebujemy gąbki, pady termoprzewodzące, czyli gąbki termoprzewodzące, które te ciepło nam rozproszą. To jest zamiennik za pastę. W tym wypadku ten zamiennik akurat powoduje też, że dystans możemy ustalić odpowiedni między tutaj krzemem a metalem, który będzie schładzał nam tutaj ten krzem. Oczywiście nawet w tym zaawansowanym rozwiązaniu widać, że dolna warstwa jest chłodzona tylko i wyłącznie za pomocą blaszki, a nie tutaj całego tego rozbudowanego mechanizmu, więc jest to takie rozwiązanie. Lepiej wygląda z punktu widzenia designu niż inżyniera, niestety. Ale wygląda fajnie, no i na pewno te ciepło chociaż z tej połowy dobrze odprowadza dzięki ciepłowodom. Generalnie musimy zapewnić dobry przepływ powietrza w tamtym miejscu, żeby dysk nie spowalniał. No nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś, kto taki dysk wytwarza, mógł doprowadzić do sytuacji, że ten dysk po prostu ulegnie zniszczeniu i będzie musiał obsługiwać gwarancję. Prościej jest zaimplementować w oprogramowaniu funkcję, która będzie sprawdzać temperaturę i w razie jej wzrostu po prostu ograniczy wydajność. Więc to chłodzenie nie jest czymś wirtualnym, tylko jest czymś, co ma wpływ później na działanie naszego komputera. Taka jest moja opinia, testów nie robiłem, ale byłoby to rozsądne z punktu widzenia tutaj tworzących firmware do takich dysków. Ale wracając do samego chłodzenia, niezależnie które wybierzemy. Oczywiście podstawa, jeżeli tylko możemy, jest na przykład miejsce, wybierajmy jak największe, ponieważ również w tym wypadku rozmiar ma znaczenie. Ale musimy zapewnić przepływ powietrza. To jest właśnie problem w nowoczesnych obudowach. Tych obudowach, które na przykład mają wentylatory wolnoobrotowe, dużo wentylatorów, ale to nie jest taki wielki powiew powietrza, tylko taki zefirek. Również przy nowoczesnych wentylatorach chłodzących procesory, gdzie te powietrze potrafi przepływać tylko górą, a nie dołem, bo są bardzo odsunięte od procesorów. Oraz, no, co jest dramatem, przy chłodzeniu wodnym. Chłodzenie wodne powoduje, że nie mamy owiewanego ramu, owiewanej sekcji zasilania i na przykład dysku twardego, ponieważ wiele płyt ma dyski, tak jak na przykład tutaj widać, blisko procesora. Więc zadbajmy o chłodzenie we własnym interesie i zapewnijmy dobry przepływ powietrza, nawet jeżeli z jakichś względów nam to nie pasuje. Na przykład chcemy, żeby było ciszej, ale zróbmy tak, żeby było chłodniej i wydajniej.